Kochani bracia i kochane siostry, to już ostatni raz, kiedy się spotykamy w czasie tych rekolekcji, kiedy możemy otworzyć serce na działanie Słowa Bożego i na działanie Ducha Świętego, żeby poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tej dzisiejszej opowieści ewangelicznej pojawiają się dwa bardzo ważne tematy. I obydwa chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili. Pierwszy z nich to Jezus, który idzie w kierunku Jerozolimy, wiedząc, że tam będzie ukrzyżowany. Jezus, który ma świadomość tego, że zbliżając się do świętego miasta, zbliża się także do chwili, w której będzie niesamowicie cierpiał, do chwili, w której odda swoje życie. A drugi temat to temat służby Jezusa Chrystusa. On mówi, kto z was chciałby być największy, niech się najbardziej uniży. Kto by chciał być wielki, niech będzie sługą, niewolnikiem, tak jak Syn Człowieczy. Dwa wielkie, niesamowicie ważne tematy. I obydwa bardzo wielkopostne. Wiecie, kochani, w Nowym Testamencie, w Księdze Pisma Świętego, znajdują się cztery teksty Ewangelii. Ewangelia według świętego Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. I te trzy pierwsze teksty, Marek, Mateusz i Łukasz, nazywamy Ewangeliami synoptycznymi. To znaczy takimi Ewangeliami, które były pisane mniej więcej w tym samym czasie i mniej więcej to samo zawierają. I we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, Marek, Mateusz i Łukasz, gdy poszukamy, to znajdziemy taki fragment, kiedy Jezus zasiada ze swoimi uczniami do ostatniej wieczerzy, bierze do ręki chleb, łamie go, rozdaje swoim uczniom i mówi: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem napełnia kielich winem, daje swoim uczniom i mówi: bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Jezus Eucharystia, Jezus, który siebie rozdaje innym. Coś bardzo dziwnego, niespodziewanego dzieje się, gdy otworzymy Ewangelię według świętego Jana, tą ostatnią, napisaną najpóźniej, najbardziej przemyślaną, przemedytowaną, najbardziej teologiczną, Ewangelię, którą napisał ten uczeń, który na ostatniej wieczerzy był najbliżej Jezusa. Siedział tuż przy nim i miał głowę opartą na jego ramieniu. Szukamy w tej Ewangelii ustanowienia Eucharystii, tych słów: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Szukamy kartka po kartce i okazuje się, że w Ewangelii świętego Jana nie ma takiego momentu. Nie ma takiej chwili, kiedy Jezus by coś takiego powiedział. Co się stało? Czy ten święty Jan, który był najbliżej na uczcie, ten święty Jan, który najdłużej nad Ewangelią medytował, który miał dostęp do innych Ewangelii, do tekstów, z których mógł skorzystać, zapomniał? A może uznał, że to jest nieważny moment? Ustanowienie Eucharystii? Zgubił notatki? Co się stało? Najwięksi teologowie Kościoła odpowiadają na to pytanie. I odpowiedź jest piękna. Mówią tak. Dokładnie ten sam moment, który ewangeliści synoptyczni Marek, Mateusz i Łukasz opisują słowami: bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie, to jest ciało moje, to jest krew moja. Dokładnie ten sam moment ustanowienia Eucharystii święty Jan opisuje słowami: Jezus wstał od wieczerzy, zdjął wierzchnią szatę, przepasał się, a potem chleczał przed swoimi uczniami i obmywał im stopy.
To według świętego Jana Ewangelisty jest moment ustanowienia Eucharystii. Czy rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że dokładnie to, co kapłan robi przy ołtarzu marmurowym, w tym pięknym kościele, to, co kapłan robi zakładając ornat, to, co kapłan robi korzystając z tych złotych naczyń, korzystając ze specjalnie wypieczonego chleba i ze specjalnego wina, to wszystko, co dzieje się tutaj, gdy zapalone są świece, gdy jest tak uroczyście, dokładnie, dokładnie to samo dzieje się w waszych rodzinnych domach, gdy wy zachowujecie się jak ludzie służby, jak ci, którzy klęczą przed swoimi najbliższymi, żeby im umyć stopy, żeby im usłużyć, kiedy są chorzy i słabi i biedni i chorzy, żeby ich nakarmić, żeby się o nich zatroszczyć, żeby im dać trochę radości. Dokładnie ta sama Eucharystia, czyli rozdawanie miłości, rodzenie miłości, dokonuje się na ołtarzu w sposób sakramentalny, gdy czyni to kapłan. I dokładnie ta sama Eucharystia dokonuje się w twojej kuchni, w twoim pokoju jadalnym, tam, gdzie ty troszczysz się o swoich ukochanych, tam, gdzie ty kopiesz swoje dziecko, pomagasz się umyć swojemu starszemu tacie albo mamie, gdy odrabiasz ze swoimi dziećmi lekcje, gdy je prowadzisz do szkoły, gdy je pielęgnujesz, gdy zajmujesz się swoim mężem albo swoją żoną, gdy cierpi. Ty, bracie, gdy służysz swojej rodzinie, gdy służysz chorym, samotnym, biednym, gdy służysz opuszczonym, gdy służysz zaniedbanym, gdy służysz tym, którzy zostali wyśmiani, okradzeni, okłamani, oszukani, gdy służysz tym, którzy są samotni, uwięzieni, tym, którzy są w szpitalu, tym, którzy potrzebują twojej pomocy, bo sobie bez tego nie mogą poradzić, gdy pomagasz rozpalić w piecu, gdy niesiesz wodę, gdy niesiesz bułki, gdy niesiesz leki, gdy pomagasz pocieszając, podnosząc, ty siostro, kiedy myjesz nogi swoim rodzicom, kiedy pomagasz się wykąpać swojemu dziecku, gdy odrabiasz w nim zajęcia, gdy mu mówisz, że sobie poradzi, że jesteś przy nim. Ty siostro, gdy idziesz do swojej sąsiadki zapytać, czy ma co jeść, jak się czuje, wtedy odprawiasz swoją prawdziwą Eucharystię. Wtedy czynisz miłość i to jest odprawianie twojej mszy świętej. Tam, gdzie nie ma marmurowego ołtarza i gdzie nie ma złotego kielicha, ale jesteś ty i ktoś, kto potrzebuje pomocy, ktoś, komu można posłużyć. To jest twoja Eucharystia. To jest twoje święte kapłaństwo. I to, co mówię, to nie jest żadna przesada, bo dokładnie tak to opisał święty Jan Ewangelista. Kiedy Jezus ustanowił Eucharystię? Wtedy, kiedy uklęknął przed swoimi uczniami i zaczął im obmywać stopy. Taką masz godność, taką masz godność osobistą. Być może nie jesteś nikim ważnym, nie masz żadnego tytułu, nie masz żadnego majątku. Nikt do ciebie nigdy nie powiedział, królowo moja. Być może ludzie myślą, że jesteś nikim, że nic nie znaczysz, ale ty masz godność kapłańską. Dlatego, że Jezus Chrystus postanowił się z tobą swoim kapłaństwem podzielić. Możesz czynić gesty kapłańskie, gesty święte. Nie na ołtarzu, nie nad chlebem i winem,
ale na ołtarzu swojego życia, na ołtarzu Twojej rodziny, na ołtarzu najbiedniejszych, najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Wystarczy trochę szerzej otworzyć oczy, żeby zobaczyć ludzi, którzy dla Ciebie będą materią Eucharystii. Którzy dla Ciebie będą tymi, których można pokochać i oddać im siebie. Czyli zrobić dokładnie to samo, co zrobił Jezus na ołtarzu. Pokochał nas i oddał nam siebie. I do tego Ciebie wzywa Jezus Chrystus w tym Wielkim Poście. I do tego Ciebie wzywa papież Franciszek. Do tego Ciebie wzywa Kościół. Do tego Ciebie wzywa Ewangelia. Być w drodze do Jerozolimy, jak Jezus. Nikt Cię nigdy nie poprosi o wygłoszenie kazania. Nigdy nie staniesz na ambonie i nie będziesz mówić o Panu Bogu. Być może Twoje dziecko, Twój syn, Twoja córka, Twoi wnukowie, prawnukowie nigdy nie przyjdą do Ciebie i nie powiedzą: powiedz mi, dziadku, powiedz mi, babciu, coś o Panu Bogu. Być może nawet jak zaczniesz im mówić o Bogu, to się obrócą na pięcie i wyjdą, bo to będzie dla nich nudne. I w ogóle nie o to chodzi, nie do tego jesteś powołany, żeby mówić ludziom o Panu Bogu. Jak będziesz ludziom mówić o Panu Bogu, to nikogo nie przekonasz. Ale jak będziesz wytrwale kochać, wytrwale, wybaczająco kochać, i jak będziesz służyć z miłością, to tą miłością pokonasz każde twarde serce. Możesz swoim synom i swoim córkom i swoim wnukom i prawnukom nigdy ani słowa o Bogu nie powiedzieć, a oni zobaczą w Tobie chrześcijanina, zobaczą w Tobie ucznia Chrystusowego. Przez Twoją miłość łagodną, wybaczającą, nieoskarżającą, przez miłość, która jest nieustanna, która się nigdy nie kończy, która nie pamięta złego, przez miłość, która nie cieszy się z niesprawiedliwości, wszystko znosi, wszystko przytrzyma, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Mówię też do Was, bracia, którzy jesteście ojcami, synami, niektórzy nawet dziadkami. Mówię do Was, bracia, którzy w przyszłości będziecie ojcami. Nie o to chodzi, co się mówi o Panu Bogu. Chodzi o to, jak się kocha. Jak wytrwale się kocha, jak się wytrwale wybacza. Jak się służy. Możecie być bardzo podobni do Chrystusa. I to jest najpiękniejsze powołanie chrześcijanina. Upodobnić się do Chrystusa. Być jak Chrystus. Tak, żeby ludzie w Tobie zobaczyli Chrystusa. W Tobie, siostro, w Tobie, bracia. Jezus idzie do Jerozolimy, żeby oddać swoje życie. Jerozolima to jest dom. Dom Boga. Więc trzeba sobie zadać pytanie, gdzie jest moja Jerozolima? Gdzie jest to miejsce, które ja uważam za dom, ale także to miejsce, w którym jestem najbardziej ukrzyżowany? Bo Jezus szedł do tej Jerozolimy z wielką desperacją. Uparł się, żeby tam pójść. Wszyscy mu mówili, nie idź tam. Nie idź tam, bo cię tam spotka niebezpieczeństwo. A Jezus wiedział, że musi, dlatego, że jednego pragnął: oddać swoje życie za nas. Wylać ostatnią kroplę krwi dla naszego zbawienia. Tego pragnął. Wiedział dobrze, że tylko ta krew oddana za nas
może nam uratować życie, że jesteśmy wszyscy zarażeni grzechem, jak jakimś potwornym wirusem i że ten grzech czyni z nas kłamców, złodziei, lubieżników, morderców, plotkarzy, że czyni z nas ludzi, którzy nieustannie osądzają innych, którzy odrzucają, krytykują, kłamią, pożądają, którzy chcą ciągle więcej, którzy są gotowi zabierać innym. To czyni z nami grzech. A krew Chrystusa czyni nas znowu czystymi i świętymi. Takiego mamy dobrego i kochanego Boga. I niech będzie uwielbiony, niech będzie uwielbione Jego imię, bo tylko w Nim jest nasze zbawienie.